Rząd wprowadza kolejne restrykcje. Wyremontowany deptak wzbogacą wiśnie piłkowane. Zwiedzanie najnowszej ekspozycji Raciborskiego Zamku. Dzień dobry, jest czwartek, 25 marca. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Od soboty w życie wchodzą nowe restrykcje dotyczące COVID-19. Rząd ogłosił kolejne przedświąteczne obostrzenia. To oznacza jeszcze większy reżim sanitarny niż dotychczas. Zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Opieka będzie zapewniona tylko dla dzieci medyków i służb porządkowych. Przed świętami nie skorzystamy także z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych. Reżim dotknie także handel. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte. Hurtownie i składy budowlane będą dostępne. Zakaz dotyczy tylko sprzedaży detalicznej. W placówkach handlowych i innych miejscach wielkopowierzchniowych, jak na przykład poczta czy targ, obowiązywać będzie zasada jednej osoby na 15 m2. W placówkach poniżej 100 m2 i jednej osoby na 20 m2, w placówkach powyżej 100 m2. Nowe obostrzenia będą obowiązywać także w miejscach kultu religijnego, gdzie według nowych zasad na jedną osobę przypadać będzie 20 m2 przy zachowaniu odległości 1,5 metra. Zaostrzony reżim sanitarny póki co został wprowadzony na okres 2 tygodni, jednak rząd nie wyklucza jego wydłużenia. Dotychczasowe obostrzenia pozostają bez zmian. Ulica Długa na wiosnę się zazieleni. Wszystko za sprawą 11 donic z drzewkami wiśni. Odnowiona ulica Długa, która w zamyśle projektantów nawiązuje do Odry, ożyje za sprawą nowych nasadzeń, które już stoją w 11 donicach. To wpisuje się w szerszą politykę miasta, w to, aby przywrócić ten zielony Racibórz, który w wielu wspomnieniach gdzieś tam osób powraca. Proszę zwrócić uwagę na to, że jesteśmy na ulicy Długiej, gdzie obowiązuje trwałość projektu w związku z tym, jak ją zrewitalizowano. I aby nie ingerować bezpośrednio w podłoże, posłużyliśmy się donicami. W stanie 11 drzewek, jest to odmiana wiśni, dodatkowo mniejsze krzewy, które niewątpliwie już za chwilę będą cieszyć nas pięknymi kwiatami, a później zielone liście na pewno poprawią wizerunek Długiej. O zieloną przestrzeń w mieście zabiegają także sami mieszkańcy. Wychodzimy tu naprzeciw już nawet nie tylko w związku z tym, że takie postulaty się pojawiają na warsztatach, bo te działania już były dużo wcześniej przygotowywane. Jest teraz spora akcja w przedszkolach, Kwiatki dla Agatki, gdzie przy każdym z przedszkoli, albo na jego terenie, albo tuż w pobliżu, powstanie mini łąka, aby dzieci miały ten bliższy kontakt z przyrodą, a dzieje się to we współpracy z naszym Arboretum Bramy Morawskiej. Niezależnie od tego, dosyć duże nasadzenia będą też wzdłuż ścieżki rowerowej w kierunku Łęszczoka. To będzie taka duża akcja, ale myślę, że o tym jeszcze Państwo usłyszycie. O tym, jakie rośliny wybrać do przestrzeni miejskiej, rozmawiano już od pewnego czasu. Prezydent miasta rozważał nasadzenie także dość egzotycznych drzew i krzewów. Oglądaliśmy kiedyś to w Opawie. No niestety wymóg jest tego, że musielibyśmy utworzyć palmiarnię. Zacznijmy może na razie od wiśni, a na to też przyjdzie czas. Chociaż pamiętam czasy, gdy w Raciborzu były agawy, i nasz Zakład Zieleni Miejskiej, powiedzmy, znacząco odróżniał się od innych w Polsce, ale myślę, że tutaj działania naszego przedsiębiorstwa komunalnego będą powoli szły w tym kierunku, a na razie cieszmy się tymi wiśniami, które już stoją na ulicy Długiej. Oprócz odpowiedniego doboru roślin, ratusz zadbał także o detale, takie jak na przykład odpowiednie donice. To jest specjalny materiał, tak zwana stal korten. Ma tą właściwość, że pokrywa się naturalnym nalotem, który przypomina rdze, ale de facto są to inne związki chromu, żelaza i później dalej ten proces nie postępuje. Także one jeszcze nabiorą troszkę ciemniejszej barwy i w tym kolorze, współgrając z betonem i z granitem, co jest teraz dosyć powszechne i modne, będą cieszyć nasze oko jako też w pewien sposób naturalny produkt. Choć na ulicy Długiej możemy już cieszyć się nowymi nasadzeniami, to miasto jak co roku uzupełnią także kolorowe kwiaty umiejscowione w różnych jego miejscach, o co tradycyjnie zadbają pracownicy Raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Ze względu na obowiązujące wytyczne sanitarne, zwiedzanie wystawy Józefa Drobnego na Raciborskim Zamku Piastowskim dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku nie może odbyć się w formie tradycyjnej. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa materiał przedstawiający nową ekspozycję w dawnej siedzibie Piastów. Marca 2021 roku minęło dokładnie 100 lat od plebiscytu na Górnym Śląsku, który miał zadecydować o przynależności państwowej tego regionu. Każdy z głosujących otrzymał dwie kartki, a swoją decyzję miał wyrazić poprzez wrzucenie jednej z nich do urny. O przeprowadzeniu plebiscytu zadecydowała Konferencja Wersalska w czerwcu 1919 roku. Plebiscyt odbył się przy olbrzymiej frekwencji. W wyniku głosowania większość opowiedziała się za Niemcami. Z tej okazji zrodził się pomysł na nietypową wystawę, pochodzącą ze zbiorów pana Józefa Drobnego, byłego mieszkańca Tworkowa, a od wielu lat mieszkającego w Niemczech. Autor ekspozycji filatelistyką interesuje się od najmłodszych lat, a od około 20 lat w szczególności walorami filatelistycznymi okręgu raciborskiego. Wystawa filatelistyczna prezentowana na Zamku Piastowskim w Raciborzu, dotycząca okresu plebiscytowego, obejmuje okres około 2,5 roku, dokładnie od 11 lutego 1920 roku do 10 lipca 1922 roku, kiedy to międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku przekazała zarządzenie komunalne miejscowym władzom. W wyniku postępowania z Wersalu z 28 czerwca 1919 roku terytorium objęte plebiscytem stało się autonomią. Władzę nadrzędną przejęła międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku, składająca się z przedstawicieli trzech państw – Francji, Anglii i Włoch. We Francji zostały też wydrukowane znaczki dla nowo powstałego terytorium autonomii Górnego Śląska. Ekspozycja pokazuje nam filatelistyczną historię tego okresu. Część pierwsza dotyczy znaków pocztowych, chronologicznego wydania oraz ich rodzaju i ostemplowania. Część druga pokazuje nam walory filatelistyczne różnych miejscowości Górnego Śląska. Część trzecia pokazuje nam walory filatelistyczne miejscowości okręgu raciborskiego. Część czwarta zawiera walory filatelistyczne samego miasta Racibórz. Część piąta jest zbiorem różnych dokumentów, w tym komisji plebiscytowej i rządzącej oraz komitetów parytetycznych, karty identyfikacyjnej dla mieszkańców autonomii Górnego Śląska, a także propagandy i pieniądza namiastkowego. Dodatkowymi walorami są same dokumenty w postaci paszportów dla uprawnionych do głosowania spoza terenu Górnego Śląska, mapy oraz listy wyników wyborów w okręgu raciborskim. Z okazji setnej rocznicy plebiscytu Poczta Polska przygotowała specjalny datownik okolicznościowy, który był stosowany 20 marca 2021 roku. Został zaprojektowany przez pana Józefa Drobnego, autora wystawy filatelistycznej prezentowanej na Raciborskim Zamku. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego Zamku Piastowskiego w Raciborzu w lepszych i bezpieczniejszych czasach. Telewizja Racibórz, Ostrog.net i MKZ Unia Racibórz zapraszają na bezpośrednią transmisję internetową wszystkich walk finałowych drugiego Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym, organizowanego w ramach Memoriału Wiesława Hanczarka. Transmisję wspierają firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie, Europe Cars w Pietrowicach Wielkich, Niepubliczna Szkoła Podstawowa UMIEM Racibórz, Bank Spółdzielczy w Raciborzu oraz Centrum Zdrowia i Urody Artimex.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.